No i muszę wam powiedzieć, że jestem teraz w środku, a właśnie na środku były odkrywki właśnie Brzozowica. Tutaj centralnie w tym miejscu jest środek byłej kopalni. No, witam serdecznie wszystkich moich widzów. Powiem wam, no wybrałem się dzisiaj tak nietypowo. Nietypowo, no bo mało kiedy tak robię. A na wycieczkę po okolicach Będzina. Po prostu trochę pochodzić. Powiem wam, jestem na terenie byłej kopalni węgla kamiennego odkrywkowej Brzozowica. No już swego czasu kręciłem. Film jest na moim kanale na temat właśnie tej kopalni, jak to wyglądało i tym podobnie. Ale oprócz tej kopalni pójdę nieco dalej, pokażę wam inne obiekty i zatoczę taką pętlę, jakby to powiedzieć, w jedną całość. No i na tym zakończę mój materiał. No myślę, że wam się spodoba. No coś innego. No odbijam, powiem wam, w taki teren, bardzo mocno zryty przez dziki. No, mam nadzieję, że ich tu nie spotkam. Tutaj po lewej stronie widać już właśnie pozostałości tych osadów, którymi zasypano właśnie odkrywkę kopalni węgla kamiennego Brzozowice. No, kopalnia węgla Brzozowica tak w ogóle powstała w roku 1952. A w 56, powiem wam, miękko pod butami, teren się zapada, dlatego nie dziwię się, że tu przywędrowały dziki. Mamy jeszcze tam leżącą starą taśmę górniczą, ale to pewnie przy zasypywaniu kopalni. Tutaj ją przytransportowano. No ciekawy stawik, mało kto o nim wie, że w ogóle tu istnieje. Mało kto chodzi po tym terenie. No stawik, powiem wam, mały. No na pewno ryb tu nie ma, bo nie sądzę, żeby się utrzymały. Ptactwo poradziłoby sobie z tymi rybami, ale patrzę za płazami i też no kompletnie nic nie widać. Tutaj na środku taka wyspa. No widać, że dziki po tej wyspie swoje terytorium tam sobie poznaczyły. No ja idę dalej. No powiem wam, zobaczcie na tą sierść dzików, które pozostawiły sobie właśnie, nie wiem, czy tu wytarły się o to drzewo, bo są jakieś świeże ślady, czy inaczej, czy no nie wiem, dlaczego zgubiły tą sierść akurat w tym miejscu. Patrzę, czy jeszcze czegoś takiego nie ma. No ale to znak właśnie tego, że dziki na tym terenie no czują się świetnie, a nie dziwię się, bo tak jak wspomniałem, to miejsce po byłej odkrywce Brzozowica no jest, o, nawet czuć tu, powiem wam, dzikami, jest mało odwiedzane przez ludzi, gdyż jest bardzo mocno zarośnięte, a w paru miejscach zaledwie tylko przechodzą takie oto polne dróżki. No już wam pokazuję jedną z nich, którą też częściowo będę szedł do przodu. O, no oto ona. No powiem wam, na mapie geoportalu z lidara pięknie widać ten uskok, który znajduje się tutaj przede mną. Zaraz wam go pokażę. No uskok, no dużych, naprawdę potężnych rozmiarów. Czyli tutaj mamy tak jakby górne piętro, a poniżej właśnie, no dolne. No i tu też widać, że teren no, stratowany bardzo mocno przez dziki. No w roku 1958, powiem wam, no kopalnia właśnie ta odkrywkowa Brzozowica. Oj, przejdę, żebym gałęzią nie dostał w głowę.
no, została włączona w skład kopalni węgla kamiennego Generał Zawadzki. A działała ona do roku 1968. No i później po tym wszystkim po prostu zasypano ten teren, no, pogórniczymi odpadami i nie tylko, i potężnym pyłem, z potężną mierzystością. Powiem wam, te pyły podobnież po tym wszystkim bardzo mocno się paliły, a teren był niebezpieczny do pokonywania ze względu na to, że no, można było być przez te pyły wciągniętym do środka, no, coś w stylu, no, ruchomego, grząskiego bagna. Dobra, a ja ruszam dalej. Powiem wam, obudziły się kleszcze, a akurat w tych okolicach, po których teraz tu się kręcę, no tu jest ta odmiana, nie pamiętam nazwy, ale ja je nazywam kleszcze latające, to te ze skrzydełkami, takie upierdliwe, bo jak uczepi się, to po prostu nie chce puścić. No dobra, a ja ponownie jestem na tej dróżce i idę do przodu. No, jestem już na obrzeżach, powiem wam, tej odkrywki Prozowica. Dawniej tędy, popatrzcie, dlatego takie podłoże z tuczniem, i to solidnym tuczniem, ze względu na to, że no właśnie biegło tu parę nitek kolejowych, które łączyły się właśnie z tą kopalnią, z której wydobywano węgiel, a transportowano urobek w kierunku KWK Generał Zawadzki, później Paryż. A ja przechodzę nieopodal dalej, bo chcę wam też pokazać coś, co mi się w tej okolicy bardzo podoba, choć jest, no, niezbyt wielkie. No, dotarłem, już wam to pokazuję, już wytłumaczę, o co chodzi. Popatrzcie na tą małą, niewinną rzeczkę, a ta rzeczka to, no, nic innego jak rzeczka Psarka. Jest tutaj taki specyficzny mikroklimat, muszę wam powiedzieć, gdyż latem w tamtych okolicach występuje właśnie bardzo dużo paprotników, paproci. Występują tam też rośliny, których nie ma na tych terenach gdzie indziej. Zimą spotyka się tutaj ptaki, na przykład gile. No, jest po roztopa. Jestem już z drugiej strony, bo tutaj u góry mamy takie przejście przy tej rzeczce. W tej rzeczce, co ciekawe, bo możecie mnie pytać albo i nie, ale to już mogę wytłumaczyć. W tej rzeczce, no, niestety nie ma w ogóle ryb. Spotyka się tutaj tylko kaczki. No, jest zapłytka, a za dobrych czasów tej rzeki, ta rzeka była szeroka, potężna i pływało w niej bardzo dużo ryb, a między innymi też miętusy, o których dowiedziałem się od starszego człowieka przypadkowo w tych okolicach. No, powiem wam, na terenie były odkrywki. Spotyka się takie właśnie betonowe cuda. Nie wiem, do czego to mogło służyć. Na dole mamy taką rurę. Nie wiem, czy zamulając, po prostu zasypując cały ten teren tej byłej kopalni odkrywkowej, czasami nie prowadził gdzieś tutaj jakiś rurociąg, z którego, no, wypuszczano jakiś szlam czy coś w tym stylu do zamulenia tego terenu. No, ale to tylko moje przypuszczenia. Tu podobny beton, lecz cały w chwili obecnej zasypany. No i muszę wam powiedzieć, że jestem teraz w środku, a właśnie na środku byłej odkrywki właśnie Brzozowica. Tutaj centralnie w tym miejscu jest środek byłej kopalni. No, szacunkowo wszystkie strony, jakbym się tak zakręcił w koło,
tak drobniale powiedzieć, po prostu mam tyle samo metrów do krawędzi byłego właśnie zakładu górniczego. No jestem już, powiem wam, w okolicach Lasu Grodzieckiego, bardzo blisko niego, a idę, no idę, właśnie czym idę, popatrzcie. Na początku pokazywałem wam torowiska na odkrywce Brzozowica, no właśnie ta odkrywka jest tam, a tędy przebiegała właśnie ta kolej, którą wam tam pokazywałem i kontynuowała się w tamtą stronę, a mianowicie w stronę Czeladzi. Teraz zejdę tu na dół, to pewnie mało kto wie, no leśniczy na pewno wiedzą na ten temat i ludzie, którzy są no w temacie, ale wy pewnie nie wiecie, to wam zaraz coś pokażę, gdy już dojdę na miejsce. No dobra, już jestem na miejscu, popatrzcie na tą ambonę, no może nie jest jakichś wybitnych rozmiarów, ale jest. W tym miejscu oglądane są właśnie zwierzęta, które żyją w Lesie Grodzieckim i są też dokarmiane. Mamy już wiosnę, wszystko się zmieniło. Popatrzcie na to pole, sztucznie tutaj dla nich właśnie stworzone, a podchodzą tutaj dziki, sarny i tym podobnie. A ja kontynuuję dalej moją wycieczkę w głąb Lasu Grodzieckiego. Tak na marginesie, tutaj po prawej stronie, za tym nasypem kolejowym, przez który przechodziłem, były kiedyś też kopalnie węgla kamiennego. Poszukajcie sobie u mnie na kanale w playlistach kopalnie, podziemia i tym podobnie, sztolnie. Tam znajdziecie więcej informacji na ten temat. No zerknijcie, ambonę mamy tutaj, a tu też jeszcze taka droga. No i popatrzcie na to. Tutaj do tej pory zachowały się właśnie jabłka, kukurydza, kapusta, chleb i tym podobnie. W tym miejscu nadleśnictwo też dokarmia zwierzynę. No na obrzeżach właśnie, zobaczcie, Lasu Grodzieckiego występują takie dorodne brzozy. To teraz jest pora na sok z brzozy. No myślę, że no, sporo ludzi z was wie, o co chodzi, a jeżeli nie, no to tak szybko mogę na ten temat powiedzieć. Można sobie zrobić dziurkę w drzewie lub obciąć jakąś gałąź, a brzoza no mocno wypuszcza swoje soki. Soki nadają się po prostu do spożycia, mają w sobie wartości no, jako energetyczne, jako witaminy i tym podobnie. No dobra, a ja idę, bo powiem wam, całkiem niedawno dowiedziałem się o istnieniu gdzieś w tych okolicach, po byłym terenie właśnie pokopalnianym, tej kopalni, która znajdowała się tam, że były tutaj bunkry. No bunkry na pewno były wartownicze, wiadomo, dawniej przy zakładach przemysłowych, kopalniach i tym podobnie takie bunkry były. Czy coś znajdę, czy jakiś zarys, czy cokolwiek, no zobaczymy. Na razie wchodzę tą potężną gęstwinę przede mną. No zerknijcie na to, widzicie te drzewa? Brzoza oraz lipa połączyły się tu w jedną całość i rosną koło siebie. Niesamowity ewenement. No bunkry, według mojej insynuacji, powiem wam, ze względu na to, że kopalnia znajdowała się w tym miejscu, tutaj przebiegały tory kolejowe i tutaj właśnie gdzieś mogła być brama wjazdowa do owej kopalni, dlatego stawiam na to, że bunkry mogły znajdować się gdzieś no właśnie w tej okolicy. Teren to dziwny, powiem wam, poprzekształcany przez człowieka bardzo mocno. Zawsze mnie to zastanawia, skąd tu tyle pagórków, skąd tu tyle dziwnego betonu wystającego po prostu z podłoża. No może i pozostałość po kopalni, która była za moimi plecami, nie wiem.
kawałki jakichś płyt betonowych. Wejdziemy sobie tutaj do góry. No powiem wam, dziki też tu były. W tym kraju po prostu, gdziebym już się nie pokazał z kamerą w ręce i kręcił dla was materiały, wszędzie spotykam albo dziki. Na moich filmach niejednokrotnie żeście je widzieli. Albo bardzo mocno zryte tereny. No popatrzcie, wygląda to jak stara górnicza hołda. Taki po prostu kopiec. Ale czy to hołda, czy nie? Kto to wie? No, muszę wam powiedzieć, bunkrów nie znalazłem. Jeżeli są, no może faktycznie są gdzieś przysypane w tym terenie, ale przede mną, no mocno pod słońce, znajduje się staw Żabiok na rzeczce Glinice, która wypływa z lasu grodzieckiego. Podejdziemy sobie tam, zobaczymy z bliska. No, schodząc z góry, przed chwilą stałem tam, no do stawiku jeszcze nie doszłem, bo coś wam chcę pokazać. Zobaczcie na ten murek oporowy. No, bardzo dziwna to konstrukcja, nie wiadomo z czym związana, o co tu do końca chodzi. Popatrzcie, tutaj mamy jakby potężną meliorację, a tu tama. No ale tama byłaby z przepustem, a niestety ten murek oporowy nie ma żadnego przepustu, a nie sądzę, że przepust był wyżej niż rów melioracyjny. Dobra, ruszamy powolutku. Lubię tu chodzić, powiem wam. Niejednokrotnie tutaj jestem, dlatego też postanowiłem nakręcić ten materiał dla was. Tak jak wcześniej wspomniałem, materiał nietypowy z mojego buszowania w terenie, w okolicach Będzina. No nie wiem, czy dobrze widzicie tą budkę. To jest taka budka pływająca dla kaczek, która została no, zrobiona z inicjatywy Urzędu Miasta Będzina. Popatrzcie na te mokradła, na te trawy, które tu leżą w chwili obecnej. Tutaj mamy jabłonkę. No, wiem, że jabłonka, choć jeszcze niczego nie widać, bo niejednokrotnie zrywam stąd dzikie jabłka, które naprawdę świetnie smakują. Mamy tu też pomosty, bo są mi tu ryby. No wiadomo, no nie jakieś, nie wiadomo, potężne, ale takie skromne maluchy. No staw Żabiok, powiem wam, ten, który wam tu pokazuję cały czas, jest pod ochroną prawną, ochroną przyrodniczą, ze względu na występowanie tu ważek, wszelkiego typu płazów, gadów i tym podobnie. No nie będę wymieniał do końca, jakie tam odmiany i tym podobnie. Powtarzam znowu to samo słowo, przepraszam. Za to czasami tak na filmach mam. Nie wiem dlaczego. No mówię dwa razy to samo. To emocje. Przeczuwam, że emocje. Powiem wam, kocham przyrodę. Wszystko co z nią związane. Góry. A ja ruszam. Jeszcze pokażę wam coś. Coś, co jest na moim filmie. Który też możecie sobie odszukać na moim kanale. A mianowicie, no zerknijcie na to, piramida jest też w Będzinie. Chcecie coś więcej na ten temat? Odszukajcie na mojej stronie Eksplorator Polski Mar, właśnie na YouTubie, mojego filmu Piramida jest w Będzinie. No Las Grodziecki w pełnej krasie, oto on.
ciągnie się tam hen aż pod dzielnicę Będzina Grodziec. Zerknijcie na to, jak po to Glinice, właśnie z Lasu Grodzieckiego, tam za moimi plecami, po prostu płynie sobie do tego stawu Żabiok. Ładnie tutaj się rozlewa, tworząc taką murawę bagnistą. Popatrzcie na to. No ja pozwolę sobie w to wejść. Mam dzisiaj odpowiednie obuwie. Mam nadzieję, że za głęboko mnie nie wciągnie, by oglądać, czy nie ma tu jakichś płazów lub roślin chronionych, które tutaj też występują. A jak nie wierzycie, no to popatrzcie, jak tu jest mokro. No na razie nic ciekawego nie widzę. Idę po tym wspaniałym rozlewisku. No za to na drzewie mamy bardzo ładną hubę, do której za chwilkę podejdę. No oto ona. Powiem wam, przyroda rodzi się do życia, jakby to ująć, na nowo. Mamy wiosnę, ale wczoraj to, co się wydarzyło w kraju, to no, po tym już praktycznie nie ma śladu, wytopniało. Niesamowita anomalia pogodowa. Tak potężnie wiało, tak potężnie sypało, a nad ranem było minus 7 stopni Celsjusza. No dobra, a dzisiaj? No właśnie, nie do poznania, kto by powiedział. No i dobra, powiem wam, Las Grodziecki został w tyle. Tutaj ulica Namiarkowa, z której przed chwilą wyszłem. To nie reklama, ale popatrzcie na te motocykle, które tutaj są. Tutaj sprzedają akumulatory. A tu przystanek Brzozowice. A ja idę w kierunku targowiska miejskiego, które znajduje się przede mną. I dojdę do rzeki Czarnej Przemszy w okolicach zamku. No jestem obecnie w parku Małpi Gaj, Brzozowice, powiem wam. Popatrzcie sobie na ten park, no skromny park, nieduży, tam wybieg dla psów zrobiony, troszkę drzewostanu, a tam w oddali targowisko miejskie, a przed nami no wały i rzeka Czarna Przemsza. W tym roku zrobiono właśnie takie tablice informacyjne, nie tylko tu w Małpim Gaju, ale i na plaży miejskiej w Będzinie, która znajduje się niecały kilometr stąd. Jak to się mówi, idę ku słońcu. Powiem wam, no całkiem przyjemnie zrobiło się, plus 9 stopni Celsjusza. A ja Przemszę mam za chwilę tutaj z lewej strony, Góra Zamkowa,
w Będzinie, też z lewej strony. No dzisiaj już jest po targu, cisza, spokój i tak dalej. No i targowe środy i soboty, jest tutaj bardzo gwarno i tłoczno. No jestem już przy Czarnej Przemszy w Będzinie. No rzeka płytka, jeszcze nie porośnięta, powiem wam. No latem bardzo mocno właśnie porośnięta. Występuje tu trochę ryb, ale ryby no nie są zjadliwe niestety, ze względu na to, że woda też do końca nie jest czysta, choć na taką wygląda. No i powiem wam, wiosna, ze względu na co? No ze względu na to, popatrzcie na te kwiatki, no może nie do końca jeszcze potężnie rozwinięte, a jest to ziarnopłon wiosenny. No i jeden z przepustów burzowych na Czarnej Przemszy, na wysokości właśnie parku Małpi Gaj. No już wam go pokazuję. Niejednokrotnie po deszczach zauważyłem tutaj deszczówkę. A oto on. Dokładnie w tym miejscu. No powiem wam, słońce idzie ku zachodowi. Zawsze tutaj nad Przemszą rewelacyjnie to wygląda. No wiadomo, nie ma to jak na Bałtyku, że słońce topi się w morzu. No w tej rzece niestety nie da rady, bo topi się gdzieś na osiedlu Syberka. No i to już by był koniec mojej wycieczki na dziś, mojego trekkingu. No taki nietypowy może film. No nie wiem, czy wam się to spodoba, czy nie. Ale postanowiłem zrobić coś innego. No jeżeli mój film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam na moją grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. Do usłyszenia skąd? No właśnie, z Będzina. Z tych okolic Będzina, które wam dzisiaj po prostu pokazałem. Do następnego odcinka.